Jeszcze przed samym filmem chciałbym Was zaprosić na konkurs na skina, którego widzicie teraz na ekranie. Wystarczy zostawicie łapeczkę w górę, trade link w komentarzu oraz godzinę, o której oglądacie ten film. A ja już przechodzę do materiału. Siemano koledzy i koleżanki, z tej strony Żaba, witam Was dzisiaj na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wraz z ND8, do którego link znajdziecie w opisie i możecie wbić, napisać mu coś miłego. Przygotowaliśmy dla Was film pod tytułem 5 najbardziej ryzykownych akcji pro playerów w CSGO. Jest to powrót do takiej starej tematyki mojej ulubionej na kanale, czyli takich różnorakich filmów z CS-a. A jeszcze zanim przejdziemy do samego odcinka, chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama oraz Snapchata, którego ostatnio bardzo rozwijam, znajdziecie je w pierwszych linkach opisu. Ja natomiast już nie przedłużam i zapraszam Was do głównej części materiału. Shroud na streamie. Akcja ta pochodzi z jednego ze streamów byłego proplayera ekipy Cloud9, czyli Shrouda. Został on w klaczu 1-1, grając wtedy mapę Dead Us 2 i próbował odbić Bombsite A. Zrobił to w nieprawdopodobnym stylu, a szczególną uwagę zwróćcie na liczbę i jego naboi. You're right. One bullet. Dream! Oh my god, no way! That just happened! Stop! All of Meister przeciwko Team Dignitas. Zagranie miało miejsce podczas turnieju SL1 Colonie w 2014 roku w spotkaniu między ekipami Fnatic oraz Team Dignitas na mapie The Overpass. Zawodnik ekipy szwedzkiej, czyli Olof Meister, grając po stronie City przy wyniku 14-14, dokonał niesamowicie ryzykownej, ale bardzo skutecznej akcji na bombsite B. Pronax finds Zipnix, not the best of starts. Flusher gets Dupree bomb, is going down to Vice, still kicking as Fetish waits. Waits and waits and waits and finds himself a little bit of smoke to hide in, but it's a 2v4 and it's gonna be desperately hard to hold on to. Device around the world we go, but the defuse is coming in. Has it, he's still going? Oh, Olof just about gets it as the flames come in, and look at the little dance of happiness. That is how to control. Pasha Biceps przeciwko Natus Vincere. W spotkaniu pomiędzy drużynami Natus Vincere oraz Virtus Pro na mapie The Train, Jarosław Pasza Jarząbkowski, czyli nasz polski zawodnik, lubiany przez wszystkich na całym świecie, popisał się ogromnym opanowaniem i spokoją w klaczu 1-5 graczom ukraińskiej ekipy na bombsite B. Akcji ostatecznie nie ugrał, ale to co zrobił było chyba najlepsze, czego mógł dokonać w takiej sytuacji, ponieważ była to runda full eco. Tę rolę odegrywać, pokażę, spojrzymy na flame, tot, ach, делает 2 minusy, da, no popał. Получил, точнее, показки, но 2 минуса сделал. Эдвард реагирует на Снекса, делает 3-й минус. Зевс прокидывает 4-го, но Virtus.pro опять устанавливают бомбу. Вот чем хорош бэплэнд переработанный, так это те... Ай-яй-яй-яй-яй, Паша заходит в спину и просто сядет на нож и флейми Эдварда! Simple przeciwko Team Liquid. Jedna z najbardziej znanych i charakterystycznych akcji w historii CSGO, która miała miejsce w spotkaniu pomiędzy ekipami Natus Vincere oraz Team Liquid na mapie Dead Us 2. Grający po stronie CT Simple zmierzał w stronę bombsite'u B, gdzie czekała na niego zaplantowana bomba oraz jeden przeciwnik. A to co zrobił dalej było po prostu nie do opisania. Zresztą zobaczcie sami. Down into a one-on-one, good trades, but it's Simple and he's already here. Right outside, smoke gonna go off. Simple on the other side. He pulls out the pistol. He's got the P250. Close range. It's a one-shot nitro. He's got a triple. He fakes it once and just goes to check the window. This is all about timing. Nitro does have a Molotov and another smoke, so it could be really rough for Simple to actually get through this. He's gonna throw the AWP in. Oh my god! Simple, what is happening? What even is that? That's, you can't even say that that's a fake. Just for new viewers, if anyone's not familiar with the game. Config przeciwko Godsend. Ostatnia już dzisiaj akcja miała miejsce w meczu ekipy North z Godsend na mapie The Overpass i rozgrywała się w dogrywce przy wyniku 15-15. Grający po stronie CT Config pozostał w klaszu przeciwko jednemu zawodnikowi ekipy przeciwnej i miał zaledwie 2 punkty życia, a jego przeciwnik tylko 1 HP. Zobaczcie sami, jakim spokojem wykazał się gracz duńskiej drużyny i jak rozegrał tego klacza na swoją korzyść. Seconds when he gets it onto the plant and onto the line. 1 HP versus 2. There's 3 HP between two players left in a 1 versus 1 post plant overtime of an elimination match and Config might get the upper hand. Take your time. Take your time. Add insult to injury in overtime.
That is bold. Why would you do that? Tak więc w dzisiejszym odcineczku to było na tyle. Mam nadzieję, że takie filmy dalej się wam podobają. A przy okazji chciałbym was poprosić, abyście napisali w komentarzu, jakie kolejne odcinki tego typu chcielibyście u mnie zobaczyć. Najlepsze pomysły również nagrodzę skinem, ponieważ sporo tych skinów mi się uzbierało w ostatnim roku. Tak więc czekam jeszcze raz na wasze propozycje, a ja już się z wami żegnam. Do następnego filmu i siemano.